Cześć, ja jestem Roga, to jest 26 odcinek z gry Gran Turismo 5. Przechodzimy dalej, grupa A-Spec. Klasa zawodowa i dzisiaj sobie weźmiemy udział w zawodach Lamborghini Exclusive. Wchodzimy, patrzymy na regulamin. Czyli takie auta jak tutaj są, musimy mieć takie jedno z tych aut, żeby wziąć udział w tych zawodach. Ja sobie upatrzyłem, wejdziemy w salony samochodowe, pewne Lambo, ale zaraz wam pokażę. Jest tutaj i to jest właśnie to Lambo Gallardo LP564 z 2008 roku. 5.2 silnik, 560 koni, a więc chyba wystarczy 253 300. Mam 85 458, ale posprzedaję auto i będę miał kasę, a więc zabieramy się teraz do sprzedaży aut. Garaż, samochody standardowe i sprzedajemy od tego na dole. Alfa Romeo Giulia sprzedamy za ile? 33 000, tak. Okej, okay. Specjal, sprzedaj. Nie można sprzedać tego samochodu. Okej, okay. Nie można, nie wiem czemu. Dome Zero, sprzedaj. Tego też nie można, nie wiem dlaczego. Corvette Chevrolet Z06, można? Tak, za 16 tysięcy, okej. Okay. Kolejny Mini Cooper za 5 000, ok. Toyota Celica za 6 000, ok. A więc mamy 147 000 już. Teraz jeszcze samochody premium. Mazda Roadster, sprzedaj. 7,5, tak. Honda Civic 5 000, ok. Citroen C4 9 000, ok. Ferrari 512 BB, szkoda mi tego auta, ale niestety muszę sprzedać, żeby jeździć Lambo, 30 000, ok. Chevrolet Corvette 15 000, ok. Mini Cooper 8 000, ok. Dodge Challenger 12 000, ok. Toyota Supra, nie możesz sprzedać samochodu, którym aktualnie jeżdżę, to zmienimy na Elisa. Teraz Toyota Supra sprzedamy. 12 000, ok. I jeszcze akurat jedno auto nam zostało do sprzedania. Zmienimy sobie tutaj na domę, żeby można było Elisa sprzedać. Aj, nie to. Jeszcze raz. Elisa sprzedamy i będzie na Lambo. Sprzedaj. 16 000, ok. I teraz możemy kupować Lambo. Przechodzimy do salonów. 266 000. Wszystkich aut się prawie pozbyłem, dwa mi zostały. Jest Gallardo. Ok, nie będzie czarny. Tak. I mamy Lambo. Tak. Piękny głos silnika, ok.
I przechodzimy do wyścigu. 12 tysięcy zostało. Lamborghini. Jeden tor, trzy okrążenia. Zawody specjalne wyłącznie dla Lamborghini, w których super samochody z różnych roczników walczą o zwycięstwo. Wyścig, który wyłoni najgroźniejszego z szarżujących byków. Okej. Okay. Czekamy, aż wjadam na tor. Długość toru 3 km, najdłuższa prosta 600 m, długość całego wyścigu 10 km. I za pierwsze miejsce mamy 24 tysiące. Czekamy, aż wjadam na tor i jedziemy. Piękne Lambo widzimy w środku, zajebiste, że tak powiem. O Jezu, bardzo szybkie, trudne do opanowania. Pierwszy raz takim autem jadę. Jestem na piątej pozycji. Na czwartej. I rozpoczyna się drugie okrążenie. Jestem na trzeciej pozycji. I trzecie, ostatnie okrążenie.
I meta. Trzecie miejsce w tych zawodach, a więc brąz. A więc 15400 i mam 28 tysięcy. Wyjście. Ostatecznie brąz, trzecie miejsce. W następnym odcinku czeka nas Puchar Lupo albo La Festa Cavallino. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka. No i to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pamiętajcie o fanpage'u na Facebooku, stronie internetowej rogennitrogym.com. Serdecznie zapraszam i także zapraszam do kolejnego odcinka, który pojawi się już niebawem. Ja się z wami żegnam, cześć.